Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa na podstawie pisma Urzędu do Spraw Wyznań wyraża zgodę na budowę kościoła rzymskokatolickiego w Nowej Hucie między ulicami Majakowskiego i Marksa. Następuje poświęcenie drewnianego krzyża ustawionego na placu. Tłum śpiewa Boże coś Polskę. Budujemy wreszcie pierwszy kościół w Nowej Hucie, a Ty zamiast pomóc tylko kiwasz palcem w hucie. Powiedz bracie, czy Ci nie wstyd, czy się nie rumienisz? Może słysząc tą piosenkę, swą postawę zmienisz. Z czasem Wydział Finansowy zajmuje zabrane przez ludzi składkowe pieniądze. Następnie władze oskarżają Komitet Budowy Kościoła oraz parafię o nielegalne zagarnięcie terenu. Zostaje przedstawione żądanie usunięcia krzyża z placu. Leci tak koło sklepu i krzyczy, krzyż, krzyż wykopują. I w ten czas ludzie, kobiety z dziećmi, z blaszankami, z mlekiem, świętej pamięci Helena Musiał. Ona pierwsza skoczyła, ja za nią i chwyciłyśmy ten krzyż. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Godzina 8:45. Major Krawczyk poleca udać się do wódcy ZOMO plus 2 plutony, oczekując dalszych poleceń. Gazy, pały, pancerki, armatki. Słychać było strzały, były śmiertelne przypadki. Cała Nowa Huta w jednej ogromnej chmurze gazowej. Ludzie śpiewali pieśni religijne i narodowe. Za wiarę, w obronie wartości, symboli. Żaden Sowiet nas nie będzie tutaj szkolił. Krzyczeli Gestapo, pachołki moskiewskie. A ci bili jakby byli w pasji szewskiej. Jeśli sobie uświadomimy, że to miasto było budowane na planie pięcioramiennej gwiazdy, co można powiedzieć było w jakimś sensie wyzwaniem rzuconym niebiosom, że tutaj rządzą ci, którzy tym znakiem się posługują. To, drodzy Państwo, to, co wydarzyło się 27 kwietnia przed 50 laty, zyskuje na szczególnym znaczeniu. Ten symbol pięcioramiennej gwiazdy, wpisany został w pewnym momencie krzyż, bardzo wątły wówczas, ale to on okazał się znacznie mocniejszym znakiem i to, co wtedy stało się początkiem, przecież miało swój finał w latach 80. To Nowa Huta stała się bastionem Solidarności, która także, można myślę, śmiało powiedzieć, narodziła się właśnie przed 50 laty. Pod tego nowochódzkiego krzyża weźmy prawdę, że prosty lud, ludzie pracy, sól tej polskiej ziemi mają granice wytrzymałości. Nie dadzą się bez końca oszukiwać. Dlatego ten krzyż nowochódzki ostrzega i woła o mądrość rządzących i rządzonych. Panie Boże pokoju, który stworzył ludzi przedmiot Twej łaskawości, aby byli współuczestnikami Twej chwały, szczególnie serdecznie witam tych, którzy bohatersko stanęli w obronie krzyża. Zawsze też będziemy dumni z tego, że to właśnie tu, w Nowej Hucie, polskie kobiety i polscy robotnicy upomnieli się o prawa do wiary ojców zapewniane przez Konstytucję Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To miejsce uczy kilku prawd, że idea, wiara, światopogląd
są dla ludzi ważniejsze niż wszystko inne, że gotowi są utracić pracę, narazić na represje, na więzienie. I uczy także pewnej prawdy dla władzy, że nie powinna traktować narodu lekceważąco. Są to pewne prawdy ogólne, które nawet jeżeli ktoś chce czasami zapominać, to mu się je zawsze brutalnie przypomni. Szacunek największy dla tych, co są go najbardziej warci. Dla obrońców krzyża i z milicją starci. Walczyli za żarci, do ostatniej kropli twardzi. Hutnicy z huty kontra zomowity w szykach zwarci. Za wiarę, za naród, obronie wolności daru. Nawet za cenę śmierci oddać nie mieli zamiaru. Tą cenę nawet zapłaciło paru. Lecz warto było iść, bo ten krzyż stoi do dziś na wzór sztandaru. Jestem dumny, że jestem z huty. Taki z tego wywód, a ty se daj na wstrzymanie od zgrywów. Dziś po 50 latach krzyż stoi jak stał. Nie wierzysz, przyjedź, zobacz sam, to nie jest żaden wał. Wała to dostał Stalin, jego plan się zawalił. Zobacz jak jest dzisiaj, porównaj z tym co zamierzali. Szacunek największy dla tych, co są go najbardziej warci. Dla obrońców krzyża i z milicją starci. Walczyli za żarci, do ostatniej kropli twardzi. Hutnicy z huty kontra zomów, ludy w szykach zwarci. Za wiarę, za naród, w obronie wolności daru. Nawet za cenę śmierci oddać nie mieli zamiaru. Tą cenę nawet zapłaciło paru. Lecz warto było iść, bo ten krzyż stoi do dziś na wzór sztandaru.